Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie telewizji w Polsce.pl. Drodzy Państwo, no ten taki przydługi brazylijski serial niczym Niewolnica Izaura o jednej liście opozycji zamienia się powoli w thriller albo nawet w horror polityczny, przynajmniej dla części uczestników tego spektaklu po stronie opozycji. Dziś pani Gil Piątek, pani poseł odeszła z Polski 2050 i pozwólmy, zanim przede wszystkim, to ja może przywitam się w końcu z gośćmi, dobrze? Aleksandra Jakubowska, bardzo serdecznie cię witam. Marzena Nykiel, witam cię, Marzeno, bardzo serdecznie. Tak się jakoś, nie wiem, skupiłem na tej decyzji pani poseł, że zapominam o Bożym świecie, ale zobaczmy w takim razie wpis pani poseł. Szanowni Państwo, dziś opuszczam partię Polska 2050 Szymona Hołowni. Bardzo cieszę się, że Polska 2050 weszła na nową drogę, ale nie jest to już moja droga. Jestem przekonana, co niejednokrotnie podkreślałam, że w nadchodzących wyborach po stronie opozycji demokratycznej potrzebny jest przede wszystkim silny blok opozycji, zdolny do ostatecznego pokonania partii Jarosława Kaczyńskiego. No cóż, ten wpis pojawia się zaledwie, drodzy Państwo, kilkanaście godzin po innym wpisie Szymona Hołowni. 16 godzin wcześniej Szymon Hołownia napisał: zdaje się, że i to kłamstwo na mój temat zaczęło się od Twittera, więc i tu powtórzę, bardzo wysoko cenię sobie panią Hannę Gil-Piątek. Hanka ma moje stuprocentowe zaufanie, szczególnie na tym niewdzięcznym odcinku, jakim jest prowadzenie naszego siedmioosobowego koła w obecnym Sejmie. No to koło już siedmioosobowe, jak pewnie widzimy, nie jest. Sytuacja jest dynamiczna. Ciebie, Marzeno, spytam o taką wstępną ocenę tego, co tu się wydarzyło. Ja bym to wiązała jednak z dwiema poprzednimi sytuacjami. Pierwsza to wystąpienie radosne pana Kosiniaka-Kamysza, szefa PSL-u, z Szymonem Hołownią, kiedy twierdzili, że jednak oni razem. A Donald Tusk, że razem usiądą do podstolików. Do podstolików, że tak, oczywiście, bo tu cały czas nie ma żadnych decyzji. Mamy tam 8 miesięcy do wyborów chyba i nie ma żadnych decyzji, kto z kim, ta układanka, to jest ciągle wołanie jednego na drugiego, zapraszanie. Ale tak, po pierwsze, spotkali się, że oni będą razem przy stoliku pewien wspólny program tworzyć, na pewne tematy rozmawiać, bo przecież mają kilka stycznych tematów. I to jest, bardzo się na to oburzyła opozycja, łącznie z dziennikarzami, którzy jej kibicują, bo napadła pani na Kolenda tych panów. Zaleska, Kolenda Zaleska krzyczała przez półtorej minuty na tego nieszczęśnika Hołownię. Tak, i że co to ma być? Więc tu jedna taka awantura, która no, w opozycji nie powinna przecież mieć miejsca, bo Donald Tusk wciąż o jedną listę woła. A druga rzecz to przedwczoraj w poniedziałek wieczorem miało miejsce posiedzenie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, gdzie Donald Tusk stwierdził, że jednak należy szarpnąć zasługle, że koniec już z tym wołaniem. A ono wołaniem się zabrało właśnie dlatego, że zapowiedział swoją konferencję Hołownia z Kośniakiem Kamyszem. To też warto o tym powiedzieć. Tak, bardzo miałem wrażenie, że oni w piżamach wchodzą i w kapciach domowych tam na ten klub, bo nie każdy się zdążył przygotować. Taki no i tam żart. Rzeczywiście stwierdzono, że czas już wreszcie te listy dopinać, bo czasu jest niewiele, czas ucieka. Minister, marszałek Grodzki mówił, że no tak, czas ucieka, ale oni są otwarci na opcje A, B i C i wciąż zapraszają. Najlepszy był pan Neumann, który stwierdził, że no jakoś już trzeba kończyć te zaloty, bo ileż można chodzić do panny z kwiatami. Jako kobieta powiem, że w nieskończoność, ale tam niestety... Ale ta luba w inne okno patrzy trochę, no. No właśnie, ale no zauważmy, jednak są jakieś skutki, tak? Po tych dwóch wydarzeniach nastąpił rozłam u Szymona Hołowni. Zasało gdzieś, jeszcze nie wiemy do końca gdzie, ale prawdopodobnie do Koalicji Obywatelskiej panią Hannę Gil-Piątek, bo ona napisała w tym oświadczeniu, że jest zwolenniczką jednej listy, jednego twardego, spójnego działania przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Olu, to, ale ja się zastanawiam jeszcze nad jedną kwestią. Pamiętasz, jak jakiś czas temu była próba rozbicia lewicy? Nagle się okazało, że grupa przechodzi do PPS-u, teraz już nie do PPS-u, bo im PPS zabrał emblemat. Teraz nagle okazuje się, że dziwnych sytuacji dochodzi w sumie w klubie Szymona Hołowni. Też się zgodzę z Marzeną po części, że pani Gil-Piątek będzie orbitować wokół Donalda Tuska i PO.
Może to jest po prostu operacja rozbijania przyszłych koalicjantów Donalda Tuska, przynajmniej ich osłabiania przed wyborami. No ja jednego tylko nie rozumiem. Przecież o potencjalnej koalicji PSL-u z Szymonem Hołownią mówiło się od wielu, wielu miesięcy. Tak. Nikt przeciwko temu nie protestował. Wszyscy mówili, że to jest bardzo realne, że to może dojść do tego, że ta wspólnota programowa jest i w ogóle. I nikt się nie odżegnywał od tego, więc chyba pani Hanna Gill-Piątek była świadoma tego, że to jest najbardziej możliwy wariant, jeżeli chodzi o koalicyjne. W grudniu przecież się spotkali w takiej wręcz w Płocku, domowej atmosferze. Tak, to po pierwsze. Płock. Po drugie, już się mówi, wspomniałeś o 7-osobowym klubie, kole poselskim. Koło jeszcze, koło, tak, bo nie ma 15, tak. Że to będzie już 6-osobowych, no ale już tutaj wiewiórki ćwierkają, że następna w kolejce jest Joanna Mucha i to tak. Jest też pretekst, ten PSL razem z Hołownią, chociaż na razie o wspólnej liście wyborczej nie ma mowy, więc zobaczymy. No to nie jest powód do tego, żeby podejmować takie drastyczne decyzje. Ja rozumiem, można zrozumieć posła Wypija, któremu w głowie się nie mieści, że elitarna, gowinowska partia Porozumienie, prawda, na czele której stał filozof, intelektualista z Krakowa, nagle się brata z takim Kołodziejczakiem, prawda, no to może być szok, ale szok, że dla pani Hanny Gill-Piątek, że coś, co było w rozdaniu na stole, w kartach wyłożone już jakiś czas temu, się Olu, ale może iść, to, więc nie może rozumiem to tego. Dlatego, drogie panie, wynika, że pani Gill-Piątek była taka niezwykle lewicowo-progresywna, no prawda? Ona tam o wielu takich kwestiach mówiła, o swoim prywatnym życiu również szeroko, różnorakich niebinarnościach i tak dalej. I no może nie chcę z chłopstwem, że tak powiem, pozytywnym oczywiście mówię teraz, w znaczeniu chłopstwem to nie jest obraźliwe. A ja myślę, bratać. Że PSL-owskie chłopstwo nie tyle mogłoby ją przestraszyć, co postępowa koalicja zachęcić. Mam wrażenie, że jednak podjęto jakieś tam decyzje zakulisowe w tej koalicji tak. obywatelskiej, tudzież w węższym gronie Platformy i stwierdzono, że teraz czas wyciągać ludzi i być może jest to jakiś tam efekt tych działań. Znaczy, widzę jedno, że Donald Tusk podejmuje walkę o wszystko. Mm-hmm. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, woła to zjednoczenie, nie skutkuje to, więc ja mam wrażenie, że ta, już wielokrotnie to mówiłam, że nie tylko ta kampania i walka z PiS-em będzie bardzo brutalna, ale ta walka wewnętrzna będzie i to już widzimy dzisiaj. No już się zaczęła, tak. Tak, tak, że będzie bardzo brutalna wewnętrznie, mm-hmm. a jednocześnie no te tarcia będą silne, bo już Jan Grabiec powiedział, że czas dopinać listy, ale układając je musimy wziąć pod uwagę uwarunkowania lokalne, interesy wewnętrzne oraz parytety płciowe. Nie wiem, czy tylko do dwóch płci się ograniczą w tych parytetach, czy będzie... 56, no, to są progresywni teraz politycy. No. Już do Łagiewnik na ale wystarczy może, że któryś z kandydatów powie, że czuje się kobietą i zostanie zaliczony do aha. tego to jest i to jest jakaś myśl. To jest jakaś myśl. Dobrze, Olu, ja jeszcze chciałem cię spytać o taką kwestię, bo patrząc na to wszystko, oczywiście jedni się trochę śmieją, drudzy mają lekką satysfakcję, ale ja patrzę tak troszkę bardziej propaństwowo. No przyjmijmy roboczą hipotezę, że opozycja matematycznie wygrywa wybory, matematycznie zaznaczam, znaczy ma po prostu większość szabel w Sejmie. Jak sobie wyobrażamy dzisiaj, że oni wszyscy usiądą do stołu, kiedy sobie wyrzynają ludzi, przepraszam, kiedy sobie wyrzynają partię, kiedy na 8 miesięcy mniej więcej przed wyborami dzieją się takie rzeczy, a cała opozycja traci od co najmniej kilku miesięcy cały swój impet, cały swój pomysł na to, żeby po prostu no, w ogródku swoim własnym toczyć różnego rodzaju boje. No, powiedziałeś, powiedziałeś, opozycja wygrywa wybory, co nie oznacza, że wybory wygrywa Donald Tusk. Tak, oczywiście. Bo jeżeli tak. będą osobne listy, czy nawet dwie listy, to nie wygra żadna z nich z Prawem i Sprawiedliwością. W związku z tym obowiązkiem prezydenta będzie powierzenie formowania rządu przywódcy zwycięskiej partii. Tak, tak. I prawdopodobnie będzie to Zjednoczona Prawica. Teraz jest pytanie, czy naprawdę te opowieści o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica nie ma zdolności koalicyjnej, że nikt nie będzie chciał z nimi iść w koalicję. No ja bym tutaj była ostrożna. Nie takie koalicje widzieliśmy. Ja myślę, że 8 lat w opozycji dla niektórych jest wyniszczające tak, i być prawda. Może okaże się, że jednak znajdą się podniosłe słowa, żeby uzasadnić takie pójście. To po pierwsze. Po drugie, no
No oczywiście, że zaczynają się już wędrówki ludów przed wyborami i co 4 lata jest to samo, tak? No dokładnie tak, tak to jest. I teraz jest pytanie, bo to nie jest takie proste, żeby wyrugować, bo proszę wziąć pod uwagę, że jednak są posłowie od lat związani z Platformą Obywatelską, są posłowie przystawek Nowoczesnej i tam Zielonych. Ale to dla nich wszystkich muszą się znaleźć listy i nagle ktoś przychodzi, kto kiedyś tam gdzieś był, a to na lewicy, a to gdzie indziej, i tutaj trzeba mu to miejsce dać na liście. I to takie miejsce, które będzie miejscem biorącym. Ja myślę, że w tej całej kampanii wyborczej będzie miała dużą wagę rozpoznawalność. I te partie, które mają tych kandydatów rozpoznawalnych, no mają tutaj mają bonus, prawda? No Hołownia próbował jakoś przyciągnąć osoby, które są rozpoznawalne. Zresztą pani Hanna Gill-Piątek była z czołową polityczką, użyję tego słowa, na pewno jej się spodoba, tej partii, która była no nagminnie w mediach promowana, więc ona, nawet Joanna Mucha gdzieś zginęła, jakoś tak Hołowni nie reklamuje. Ona nie, przestano ją gdziekolwiek zapraszać, kiedy dołączyła do Hołowni. No właśnie, a Hanna Gill-Piątek się bardzo tutaj w mediach sprawdzała i bardzo dzielnie walczyła i tak dalej. No tutaj jest chyba tak, podłożem tego całego zamieszania być może nasze teorie spiskowe, że Donald Tusk wyciąga tych posłów, żeby rozwalić te partie i zmusić je do uległości, są nieco na wyrost, dlatego że przedtem był spory konflikt między panią Hanną Gill-Piątek a Hołownią, polegający na tym, że ona wzięła za dobrą monetę ustalenia, które były poczynione podobno w sprawie głosowania nad ustawą o Sądzie Najwyższym, że cała opozycja będzie się wstrzymywała, i tak ogłosiła, a potem Hołownia powiedział, że ona wyszła przed szereg. No to jest takie trochę traktowanie protekcjonalne, po pierwsze kobiety, po drugie koleżanki, po trzecie znaczącej postaci w tej partii. To ważne pytanie, bo spróbujmy na niego odpowiedzieć. My jak zwykle nieco prowokacyjnie, druga część naszego tytułu brzmi, czy to koniec Hołowni, bardziej projektu Hołowni pewnie. No bo widać w sondażach wszystkich właściwie możliwych, że on oczywiście trzyma się około 10% sondażowego poparcia, no ale widać, że to maleje. I co dalej? No ja myślę, że ten projekt będzie utrzymywany dopóki będzie jakoś tam służył zabezpieczeniu interesów różnych polityczno-biznesowych, bo jako taki został utworzony z tych samych powodów, jak kiedyś powstała partia Petru. To ma być taka, miała być i jedna i druga alternatywa dla platformy, upadającej platformy. Dzisiaj widać, że żaden z tych projektów w takim charakterze się nie sprawdził, ale być może jest jakimś wentylem bezpieczeństwa do zgarnięcia części elektoratu, która już do platformy nie wróci, a jednak nie chciano by jej przekazać gdzieś dalej, bo natomiast no Hołownia w którymś momencie zaczął grać bardzo na samego siebie i chyba się wymknął z niektórych działań. W końcu showman skupiony na sobie niesie takie ryzyko dla swoich mocodawców, w dużym cudzysłowie mówię, bo to przecież nie jest jedna osoba, to jest Był ten rozdźwięk między samotnie występującym Hołownią i rzadkimi konferencjami, gdzie on się z resztą, prawda, fotografował, spotykał. No, a widziałeś zdjęcia, gdzie Tusk występuje w otoczeniu swoich czołowych polityków, bo ja nie. Nie, tylko to oczywiście, to bardzo dobry argument, tylko też trzeba pamiętać, że Tusk to jest ten wódz, prawda? Wódz, który na białym koniu powrócił, zebrał to towarzystwo, odebrał 13-14% sondażowych, są oczywiście procent Hołowni, no uratował jakby tonącą barkę. No i teraz... A z drugiej strony teraz należałoby spojrzeć na to, czy przypadkiem rzeczywiście w tej koncepcji Tuska Hołownia nie powinien być tym grzecznym chłopcem, który dołączy do jednej listy. No bo właśnie to by pozwoliło utrzymać ten elektorat, który od Platformy odpłynął, jest za Hołownią, niby jest niezależność, ale na jednej liście i utrzymuje się możliwość wygranej, prawda? A Hołownia tego nie chce. Więc to, co słyszeliśmy po tym spotkaniu Platformy, Koalicji Obywatelskiej, oni jeszcze z Kosiniakiem do nas wrócą na kolana. To ja muszę tutaj kropkę postawić, ale obiecujemy państwu, że będziemy, mam nadzieję, że w tym składzie również rozmawiali jeszcze o tej sprawie. Aleksandra Jakubowska, bardzo serdecznie dziękuję bardzo. I Marzena Nykiel, bardzo ci Marzeno dziękuję jeszcze raz, były moimi gośćmi. Kończymy tę część, a za moment, jak się uda oczywiście, rozmowa z europosłem Patrykiem Jakim, na którą już państwa serdecznie zapraszam.